Hej, hej, hej moje bagietki, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, w którym jak zwykle standardowo będziemy odtwarzać komplet z najnowszego VIP-a komunijnego. Tak więc już bez zbędnego przedłużania zaczynajmy! Generalnie to oczywiście jak zwykle standardowo mam tutaj sobie ten VIP włączony, żeby sobie mieć tutaj podgląd, wiadomo. Tak więc po prostu zacznijmy od zdjęcia wszystkich rzeczy z naszej Movistar. Ten pakiet jest dość prosty w odtworzeniu, a z pewnością włosy i buty nie sprawdzą, nie sprawią mi żadnego problemu, ponieważ już widziałam i już wiem, co chcę konkretnie wybrać, ponieważ no w tym pakiecie modzi bardzo ułatwili mi sprawę. Może będzie mały problem z sukienką, ale to się jeszcze okaże. Niestety włosy, które wybiorę, będą za diamenty, ale jednocześnie one są tak mega podobne i tak bardzo przypominają te włosy, że naprawdę ja bym była w stanie powiedzieć, że nawet te wyglądają lepiej niż te z pakietu i wystarczy sobie zmienić tylko ich kolor na biały, żeby były nieco jaśniejsze i prawie, że niczym się nie różni, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie te diamenty tym razem. I butki sobie od razu ubiorę, czułenka oczywiście, ponieważ są też mega podobne w sklepie, oczywiście biały kolorek, no i widzicie, mamy błyszczące sandałki na obcasach, dokładnie tak jak tutaj, tylko że tutaj troszeczkę takie bardziej brokatowe są. Tak nam prosto poszło, że już mamy praktycznie cały komplet gotowy, ale została jeszcze sukienka. No i z tym może być troszeczkę już większy problem. Tutaj mamy jakąś taką długą sukienusię. Całkiem by była podobna, tylko że nam buty zakrywa. W oryginale jednak ta sukienka jest krótsza i nie wiem, czy w ogóle tutaj znajdę w sukienkach coś takiego, czy nie będę musiała układać tej sukienki osobno ze spódnicy i osobno z bluzki. O, dziękuję. Wiedziałam, Maxiu, dziękuję, w sensie no, Krystek. Kowki, dziękuję za pozderko, pozdrawiam, buziole, mua. Co za typol, akurat ten, jak nagrywam, nie? Atencji musiał szukać. Dobra, szukamy sukienusi, słuchajcie, nikt nam tutaj w tym nie przeszkodzi. Jak zwykle w tej serii jest problem z sukienką i sukienka zawsze, no, zawsze mi psuje odcinek. Ale mam nadzieję, że sobie poradzimy. Słuchajcie, no ja zawsze sobie jakoś radzę. Czasem lepiej, czasem gorzej, ale no zawsze jakoś, tak, wiadomo. No, co tam u Was, moje bagiety? Jak tam się czujecie? Mi generalnie się ferie skończyły, słuchajcie. Dzisiaj byłam pierwszy raz w szkole po feriach i normalnie 23 godzina, ja już wymiękam, mi się spać chce, ziewam, ja mówię, jak ja zaraz zasnę, nie? Ty mnie tutaj przypilnujesz, żebym nagrała, a on mi mówi, no dobra, ja Cię przypilnuję, coś tam, nie? Ja tak już kładę się na tym biurku, nie? A on do mnie, że nie, zasypiaj, nagrać masz. Ja tak, no dobra, będę nagrywać, nie? Ale się tutaj rozgadałam Wam, słuchajcie. Możecie napisać w komentarzu, czy podobają Wam się takie gadane odcinki. Ja myślę, że to jest takie spokój urozmaicenie, bo kto by chciał tutaj oglądać, jak ja po prostu klikam w strony na Movie Star Planet? No chyba nikt. I wydaje mi się, że tą sukienkę sobie jednak ułożymy z osobno spódnicy i osobno z bluzki, bo jak widać, no średnio mi to wychodziło z sukienkami. Tutaj może jakąś... Kurde, co mi to tak długo się ładuje teraz? Co to się podziało? Halo, no co to jakieś długie? Internet mi się psuje. Jak ja tu zaraz ten router wywalę, to będą dwa. O, dobra, chyba już działa. Kurde, słuchajcie, ja myślę, że ja tutaj znajdę coś najlepszego, co będzie w ogóle w mojej mocy i do Was wrócę. Jak tutaj jakąś taką meksykańską sukienkę znalazłam i tak sobie ją całą na biało zmieniłam i w sumie stwierdziłam, że nawet jest close enough do tego, co jest tutaj. Jakąś górę sobie znajdziemy, no i zaraz do Was wrócę. Profesjonalna youtuberka. You had one job. I kurwa, nawet ciucha jednego nie może znaleźć. Śmiech na sa... O! Widziałam tutaj w sklepie taką samą bluzkę, jaką mam na sobie, tylko że ona miała rękawki takie krótsze. Aktualnie jej nie mogę za nic w świecie znaleźć. Myślę, że ta bluzka też by pasowała, ale jeśli komuś ta nie odpowiada, to może wziąć sobie tą z krótkimi rękawkami. A tymczasem ja sobie kupię tutaj cały ten komplecik. No normalnie jak anioł tutaj wyglądam, jeszcze te szpileczki ze skarpetkami. Dobra, lukę zapiszemy, słuchajcie, pakiet komunijny C2. Jakby ktoś chciał kupić, to oczywiście można, tak jak zresztą każdy mój look na Movie Star Planet, bo ja nie spinam się o kupowanie moich looków. No i dziękuję O Boże. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję. No i do następnego i pa! Warm, but it's setting me